W poprzednim przykładzie wspomniałem o typie Disposable. To taki typ zwracany w momencie zasubskrybowania, który pozwala odsubskrybować się od istniejącego observable. W poprzednim przykładzie nie mieliśmy sytuacji, w której elementy są emitowane w nieskończoność, ponieważ nawet ostatni przykład ograniczyliśmy z 20 elementów, przez co został on zamknięty. Jednak programując reaktywnie, bardzo często spotkasz się z sytuacją, w której elementy emitowane są w nieskończoność. Możesz na przykład zobaczyć to przy użyciu interwału. Dobrze jest zamykać wszystkie niezamknięte observable za pomocą funkcji dispose z interfejsu disposable. Zamykanie jednak każdego observable pojedynczo byłoby uciążliwe i znacznie zwiększyłoby objętość naszego kodu. Rozwiązaniem na to jest obiekt composeDisposable, który jest kontenerem, do którego możemy dodawać kolejne disposable, tak żeby zamknąć go na samym końcu, choćby na przykład w funkcji onDestroy czy onPause w momencie zamknięcia naszego activity. Na podstawie poprzedniego kodu zmodyfikujmy sobie te elementy, które podświetlił nam kompilator. Jak widzimy, podświetlone na żółto wyświetla komunikat, że result of subscribe is not used. To znaczy, że jesteśmy luźno zasubskrybowani do tego naszego observable z operatorem just i gdyby wyników było dużo więcej, a w trakcie zamknęlibyśmy activity, mogłoby dojść do wycieku pamięci. Nazwijmy to sobie, będzie disposable. Niech to będzie nazwa 1, 2, 3. Prosta wyliczanka, zwracany typ to disposable. W pierwszym przykładzie wiemy dokładnie, ile mamy elementów i co zostanie wykonane podczas zasubskrybowania oraz w momencie onComplete, czyli zakończenia. Dlatego dla tego przykładu kompilator nie podświetla i nie musimy wykonywać funkcji dispose. Przed tym warto by sobie było zadeklarować nasz composeDisposable. Nazwijmy go container. W tym momencie możemy do naszego containera dodać nasze 1, 2, 3. Zróbmy to ze wszystkimi kolejnymi observable. I ostatni z nich, incrementer. Incrementer tutaj w tym przypadku nie będzie, gdyż jest to dopiero observable, zwracany typ, przepraszam, flowable. Dlatego musimy to zrobić tutaj. Niech się nazywa incre. I incre dodamy do naszego kontenera. Tutaj zoomy funkcję onDestroy. Wywołana ona zostanie w momencie, kiedy nasze activity skończy swój żywot. Na kontenerze wywołajmy metodę clear. Z dokumentacji wynika, że automatycznie czyści kontener, a następnie dispose, czyli pozbywa się wszystkich wcześniejszych disposable. To jest bardzo dobra metoda,
i dobrze by było zamykać, odsubskrybować się od każdego otwartego disposable. W tej części to wszystko. W następnej przejdziemy sobie już do omawiania kolejnych operatorów.